Dopłaty i wszelkiego rodzaju przywileje w cudzysłowie spowodowały zwyrodnienie rolnictwa. Można powiedzieć, że największym beneficjentem dopłat jest Królowa Angielska, ponieważ ma no, rozległe włości ziemskie i w wielu krajach, Właśnie ci, którzy mają największe gospodarstwa, latyfundyści, najwięcej korzystają z dopłat. Dlatego nie dobrze się stało, że polityka rolna, która przypomnę, była jedną z trzech wspólnych polityk, kiedy tworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą przed 60 laty. Została po prostu w jakiś sposób no, zmanipulowana, przekształcona, ale w złą stronę. Przede wszystkim rolnictwo dzisiaj nie jest rolnictwem naturalnym, jest to rolnictwo, tak się powiada, industrialne, przemysłowe, agrobiznesowe, biotechnologiczne. Czyli to wszystko, co było kiedyś podstawą, a więc dobra, Rolnictwa i jego, powiedziałbym, zadaniem dobra, zdrowa, wysokiej jakości żywność dzisiaj y, faktycznie odeszła. Y, nie chcę powiedzieć, że na trwałe, bo wszystko trzeba uczynić, żeby przywrócić właśnie naturalne sposoby uprawy, wytwarzania, przetwarzania. Bo inaczej to grozi nam katastrofa. Ale jeśli pojedziemy na polską wieś, to wygląda na to, że polscy rolnicy są beneficjentami dopłat europejskich. Część polskich rolników jest beneficjentami. Ale chodzi o to, żeby cała wieś jako pewna wspólnota harmonijnie się rozwijała, była beneficjentem. A przykro to powiedzieć, my mamy coraz mniej wsi. My mamy coraz mniej gospodarstw rodzinnych, które są istotą wsi i w ogóle rolnictwa, to właśnie gospodarstwo rodzinne miało być w Polsce podstawą ustroju rolnego. Niestety jest coraz mniej tych gospodarstw i te gospodarstwa dzisiaj no, trzeba niejako przywrócić, bo inaczej to będziemy mieli żywność właśnie taką, o której mówię. Industrialną, przemysłową, niepełnowartościową? Z zniesienie dopłat to oczywiście nie jest na agendzie żadnej Komisji Europejskiej, ale by, gdybyśmy tak pofantazjowali, to by skutki zniesienia dopłat dla rolnictwa, zarówno francuskiego, niemieckiego, jak i, po, jak i polskiego, ja, jakie byłyby? Co by, się, co by się zdarzyło? Ceny żywności by wzrosły? A, czy... Trzeba powiedzieć tak, że między innymi ja oczywiście mówiąc o w jaki sposób szkodliwości tych dopłat, bo nie wszyscy z tych dopłat korzystali czy korzystają w sposób właściwy. Jak jeszcze raz powiadam, największymi beneficjentami są przede wszystkim ci wielcy, prawda, tak zwani obszarnicy. Ale co by się stało? No, to, jest, to jest bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim te dopłaty wprowadzono między innymi po to, żeby obniżyć ceny żywności. Bo uznano, że jeżeli żywność będzie tania, to ludzie będą tano. zadowoleni. No, z jednej strony będą zadowoleni, ale przede wszystkim zwrócą uwagę, a przede wszystkim. Swoje środki finansowe na inne, na inne produkty, yy, i wtedy będą się rozwijały, rozwijały inne dziedziny, i trzeba powiedzieć, że tak się też stało. Ale to nie byłoby złe, gdyby się inne dziedziny rozwijały i inne produkty były dostępne, tylko że uczyniono z tej dostępności. Do innych produktów dzisiaj pewną filozofię życia. Konsumpcjonizm tutaj ponad miarę się rozwinął. A więc, koniecznie muszę mieć prawda, nowy model samochodu, koniecznie muszę mieć nowy gazet, który de facto jest niepotrzebny, ale wmawia się ludziom, tak, musisz kupować, musisz kupować. Więcej doprowadzono do tego, że produkty wytwarzane dzisiaj mają krótki czas. Trwania. Po 3-4 latach pralka czy lodówka jest do wyrzucenia. To jest po prostu zły kierunek rozwoju. Należy produkować wysokiej jakości produkty, wysokiej jakości żywność. Żywność powinna mieć taką cenę, by zapewnić rolnikom godziwe życie. A przede wszystkim podkreślam i będę mówił bardzo, bardzo stanowczo. Żywność musi być wysokiej jakości, czy normalna, powiedziałbym. W tej chwili to obniżenie drastyczne cen żywności, czyli uczynienie z żywności. Że jest ona dostępna po niskiej cenie, spowodowało też dramatyczny spadek jakości żywności. A są w Polsce instytuty, które badają jakość żywności, która jest sprzedawana w sklepach? Są instytuty, są, instytuty, są naukowcy, którzy się tym zajmują. I co z tych badań wynika? No Niektóre z nich nie są do końca ujawniane. Bo ludzie złapaliby się za głowę i krzyczeli, Boże, Boże, co my spożywamy. Tak jest. Yy, dramatycznie powiadam, spadła jakość, która przejawia się tym, że zawartość tych składników odżywczych jest tam bardzo niska. Powiem dla przykładu yy, badania. Były prowadzone w latach 80. nad produktami, wtedy wytwarzanymi w Polsce, i ziemniak, no podstawowy niejako produkt, miał wtedy no, zupełnie przyzwoite zawartości składników. Porównanie tamtych zawartości z obecnymi w ziemniakach okazuje się, że są dramatycznie gorsze. Przykładowo, wapnia mamy o blisko 80% mniej magnezu blisko 40%. Yy, I mogę przywołać tutaj przykłady wielu innych produktów, które mają no, podobnie niską zawartość składników odżywczych. Dzisiaj żywność nie jest żywicielką, nie daje życia prawdziwie, ale jest wypełniaczem. I trzeba dużo więcej tej żywności jeść, żeby zaspokoić swoje potrzeby, bo ona, jak powiadam, jest niskiej jakości. Stąd mamy tendencję do otyłości. Mamy no, dzisiaj rozrost tak wielu chorób. Że, że ludzie do końca sobie nie uzmysławiają powagi sytuacji. Ale wróćmy do tego przykładu Ale... na, na chwileczkę z ziemniakiem. Co się stało z tym ziemniakiem? Dlaczego tak się zmienił jego skład? Dlatego, że po pierwsze, dawniej ziemniaki, czy większość normalnych prawda, yy, upraw była prowadzona metodą, nazwijmy to tradycyjną. To znaczy, taką, że nawoziło się obornikiem, był płodozmian, a nawożenie syntetyczne nawozami sztucznymi no, było często tylko uzupełnieniem. Ale podstawowa, powiedziałbym, masa dobroczynna, jaka była wprowadzona do gleby, a więc obornik zapewniał właśnie te składniki, które są niezbędne do tego, żeby roślina mogła się Normalnie rozwijać i normalnie planować. Obornik humus powodował, że życie biologiczne gleby było bardzo bogate. Dzisiaj gleba pozbawiona właśnie tych składników organicznych jest jałowa. Nie ma tam życia biologicznego. A w związku z tym. Stosuje się olbrzymie ilości nawozów sztucznych, żeby niejako zapewnić tym roślinom no, te składniki do rozwoju. Oczywiście, że większość tych składników, przede wszystkim azot, spływa prawda, z wodą, zanieczyszczając z rzeki, a mm, sama roślina, produkt jest, jak mówię, byle. Jakiej jakości. Ale to, jest, Te, to w, jest. Rocznie jeszcze tylko dodam, 25 miliardów ton żyznej, tej humusowej gleby bezpowrotnie tracimy. Mówię o całym globie. 25 miliardów. Czyli ta, powiedziałbym, degradacja gleby, jej jałowienie postępuje bardzo, bardzo, bardzo Ale co szybko. to znaczy, tracimy? Nie możemy tam uprawiać, czy. W jakiś sposób nie. Albo, albo to gleba, jest to gleba już niepełnowartościowa. Praktycznie ją tracimy bezpowrotnie. Także, także to jest problem, który narasta. Niestety politycy jakby nie dostrzegają tego problemu, bo media również stronią od debat na temat jakości życia w całości, a... Odżywiania w szczególności. I dobrze, że radio tutaj wnet podejmuje te tematy, bo dzisiaj powiadam to z całą stanowczością: żadna służba zdrowia nie będzie w stanie sprostać temu wielkiemu wyzwaniu, jakim są choroby, spowodowane między innymi tym niedobrym odżywianiem czy niską jakością produktów. Ale to jest ta tendencja światowa, to, że porozmawiamy w poranku w net na falach radia Nadzieja i Warszawa na ten temat niczego nie zmieni. Taki jest, taka jest ewolucja rolnictwa w kierunku przemysłowego, w kierunku GMO, w kierunku taniej żywności. Są dopłaty chyba na całym świecie stosowane, przynajmniej w bogatych krajach są stosowane do rolnictwa. To nic już tego nie zmieni. Ja nie jestem przeciwnikiem w jakiś sposób wspomagania rolnictwa, bo ono wymaga, bo to jest dobro absolutnie yy, dobro nas wszystkich. Tylko pytanie, czy, się... sam, czy sam rynek by tego nie uregulował w sposób taki satysfakcjonujący i rolników, i konsumentów, tych, którzy na końcu spożywają. Ja myślę, że można znaleźć tutaj dobre sposoby wspierania rolnictwa. Na przykład ci, którzy podejmują produkcję, czy wytwarzanie żywności właśnie metodą Tradycyjną powinni być wspomagani, dlatego że ta żywność jest no, naturalnie droższa, dlatego że wymaga większego nakładu pracy, wymaga pewnych zabiegów, które no, w tej chwili jeszcze są dosyć kosztowne, ale to wcale nie oznacza, że w przyszłości, kiedy się już upowszechnią pewne nowe metody uprawy, ta żywność. Yy, będzie droga, nie, ona będzie również tańsza. Bo... Świata, panie ministrze, nie uzdrowimy. Możemy uzdrowić siebie. Jest jarmark wnet, jest PQF, jest, są społeczności, które dbają o to i wiedzą, z jakich źródeł mają te produkty rolne, i to jest ważne. Tak, tak i tutaj y, mam wielką satysfakcję, ponieważ ten program, który rozpoczęliśmy pod właśnie nazwą PQF, a więc Polska jakość wnosi skrót z angielskiej nazwy Polish Quality Food. I równoległy program WPW, Witalizacja Polskiej Wsi, naprawdę się rozwija. Jest olbrzymie zainteresowanie wśród rolników, przedsiębiorców i konsumentów. W tej chwili odbywam spotkania z rolnikami, przedsiębiorcami w całej Polsce. Są zainteresowani. W roku ubiegłym rozpoczęliśmy. Właśnie jeden z tych programów w ramach witalizacji polskiej wsi, to znaczy zasiedlaliśmy gęś, gęśmi te budynki, które nie były do końca wykorzystane, stały często właśnie wolno, nie, 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 nie były zajęte żadną produkcją. I tam w tych budynkach po małej adaptacji właśnie rozpoczęliśmy chów gęsi. Teraz rozpoczynamy program związany z uprawą ziół i roślin leczniczych, ponieważ te grunta, jak jedziemy nieraz, już tutaj nawet poza Warszawą, zarastają chwastami i krzakami. Można je przywrócić do normalnej uprawy, właśnie takiej bardzo pożytecznej, jak uprawa ziół czy roślin leczniczych.